Witam wszystkich, MJ z tej strony, oczywiście Bitcoin, indeks dolara i sprawdzamy temat. Dzięki za łapki pod ostatnim materiałem wideo. No i co teraz? Będzie ten boom, czy nie będzie ten boom? Popyt jest chciwy, tak? Chodziło mi o to, że popyt jest chciwy i pcha do góry coraz wyżej tą cenę. Kwestia jest taka, jeżeli ci, którzy rozdają tutaj karty na tym rynku, czy też sobie dyrygują tym rynkiem Bitcoina, jeżeli oni uznają, że trzeba zrobić taką zwałę, trzeba zrobić taki zjazd, który przepłucze część inwestorów, przerazi innych, to to zrobią, tak? Nie możemy polegać na tym, że nie, już jedziemy to the moon, 100 koła czy tam więcej, dopóki cena jeszcze znajduje się tutaj w obszarze tych poziomów Fibonacciego. Każdy poziom jest jej oporem. Ale dobra. Spójrzmy sobie teraz, jak to było w 2019 roku. Tu jest wykres. 26.06.2019 to był ten szczyt. Bessa. Największa korekta. Oczywiście Bessa trwała, minus 84,22% mi tutaj wyszło na tym wykresie, no i cena w końcu ruszyła do góry. 38,2, żadnej reakcji, 50, żadnej i 61,8, reakcja, tak jak to mamy teraz, tak? Mamy tą reakcję. Spójrzmy, jak to było. Formacja, objęcie Bessy, tak? I strzeliło tutaj niżej, cena znowu podeszła, no i oczywiście schodziła coraz niżej, znowu podchodziła i znowu schodziła. Także korekta była dosyć głęboka, ale dobra, spójrzmy, jakie było odbicie tutaj korekcyjne. Od 61,8 mocne zejście i mocne podejście. Bazujemy na historii. Chociaż teraz doszła nowa siła popytowa, czyli ETF-y. No i ciekawe, czy coś tu się nie zmieni, bo ta siła popytowa jest bardzo potężna. Zobaczcie, pierwsza reakcja odbicia jest do 50. Kolejne zejście, tu może po grubie będzie widać, jak mocne było pchnięcie kolejne, tak? Pchnięcie aż na 78,6, tak? Tak jak mówię, odbicie od 61, korekta do 78,6 i zjazd niżej. Tu jest 50, tu jest współczynnik 38,2. Czyli bardzo mocne podejście korekcyjne. A jaki wcześniej był rajd? Nie wiem, czy ktoś pamięta, tak? Rajd był taki, że to the moon, ale niestety 61,8 zadziałało fajnie tutaj i stworzyło nam korektę. Idziemy teraz na aktualny wykres i sprawdzamy, jak to się tutaj układa na wykresie. Dobra, jesteśmy już teraz na aktualnym wykresie, tak? Tu tak samo był poziom 61,8, nie jest zaznaczony przeze mnie. I cena pcha się do góry. Pamiętacie, jakie było podejście? Pod 78,6. Aż taki był mocny podjazd korekcyjny. Zaznaczmy i sprawdźmy, gdzie jest cena. To na razie na bok strefę wyrzucimy, bo cena już wyszła. Tą strefę weźmiemy na tygodniówkę, może przerzucimy, niech tu nie przeszkadza. I będziemy dokładnie widzieć, co tu się dzieje. To oczywiście zaznaczałem strefę do wypełnienia. Cena aktualnie ją teraz wypełnia. Czyli bazując na historii, mamy pierwsze uderzenie. Podjazd prawdopodobnie korekcyjny, tak? Nie możemy powiedzieć, że już cena leci to the moon. Chociaż może tak być, że cena rozjedzie tutaj ten szczyt, tak, i wyjdzie wyżej. Nie ma to jednak pewności, tak. Każdy współczynnik będzie oporem. Zobaczcie, jak 50, jakim była oporem, tak, ale cena się przedostała mocnym wybiciem.
wykres dzienny. Przed nią jest 61,8, 77 i 78,6, bo tak wysoko wtedy był Bitcoin po reakcji w 2019 roku. Co będzie, tego nie wiemy. Tak jak powiedziałem, jest mocna siła popytowa w ETF-ach. Bardzo mocna, potężna siła. I teraz jest taka zagadka, czy coś tutaj się nie zmieni, tak? Czy ci, co rozdawali karty, nadal kontrolują ten rynek, czy doszła druga grupa, potężniejsza, która przejmie władzę i będzie tutaj dyrygować po swojemu, tak? I będzie wszystko działo się inaczej. Tak też może być. Nie możemy tego wykluczyć, ponieważ wcześniej nie było tego ETF-a, a teraz już są ETF-y, także zasady gry mogą być troszeczkę zmienione tutaj. Ja nadal bazuję, że jest to pierwsza reakcja korekcyjna, korekta, być może to będzie trwało jeszcze w czasie tutaj. Że będzie jakieś tutaj jeszcze szarpanie się takie i prawdopodobieństwo tego zjazdu tylko po to, żeby właśnie spłukać część rynku, spłukać część inwestorów z Bitcoina, odebrać im Bitcoiny. Jeżeli grubasy chcą przejąć jak najwięcej Bitcoinów, no to kto ma dużo Bitcoinów? No ludzie oczywiście, ci co inwestowali, to by trzeba ich wystraszyć i od nich te Bitcoiny przejąć. Jak będzie, nie wiem. Bazując na historii, cena może nawet podejść pod 78,6. Tak, taki był mocny podjazd ceny po BES-ie w 2019 roku. Czy będzie tyle? Ja tego nie wiem. Jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli mają grubasy zaatakować, ten ktoś, kto dyrygował, bądź ten nowy, co teraz chce rozdawać karty na rynku Bitcoina, jeżeli ma zrobić zwałę porządną, to on to wykona. Nie możemy mówić, że nie, wszystko będzie dobrze, już jedziemy, bo to może być tylko tak zwany podjazd, podpucha i kolejne zrzucenie takie już mocniejsze rynku na niższe poziomy cenowe, tak? Pierwsza na pewno byłaby ta strefa tutaj wsparcia, ale to jest tylko bazowanie na historii, bazowanie na analizie technicznej, a wiadomo, gruby może zrobić co chce, jego ta analiza może nie interesować. Mają zrobić zrzutę, zrobią zrzutę. Nie zrobią, nie będą chcieli zrobić zrzuty, no to cena zostanie wypchana powyżej szczytu. Tu nie ma nic pewnego. Może tysiąca analityków tutaj analizować i ktoś będzie miał rację, tak? A najważniejszą rację ma zawsze rynek. Czyli ten, kto rozdaje karty. On zrobi tak, jak będzie chciał. I tyle. Dobra. Patrzymy, czy gdzieś coś tutaj powstanie, jakaś potężna formacja spadku, czy nie powstanie, bo nie wiemy. Na tą chwilę nie wiemy, gdzie przyjdzie czas na reakcję. A cena, widzimy, się mordowała, mordowała i wymordowała ten poziom, tak? Ten poziom już znika. Jest przy kolejnym poziomie reakcyjnym i zobaczymy, no, czy coś się wydarzy, czy się nie wydarzy. Jak wysoko jeszcze popyt będzie miał tutaj siłę pchnąć tą cenę. No i tyle. Od nas to nie zależy. Pamiętajcie, ktoś rozdaje karty, ktoś rozdawał karty. Być może w grze jest teraz nowy ktoś. Będzie rozdawał karty po swojemu. Zobaczymy. Pozdro.